Cześć, cześć, tu Dorota. Słuchajcie, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób korzystać z pędzelków przy tworzeniu efektu rdzy. Chciałam Wam pokazać różnicę pomiędzy pędzelkiem twardym a pędzelkiem miękkim. Ja tutaj, zobaczcie, nie korzystam z żadnych wykwintnych pędzelków, tylko to są jakieś pędzelki z, nie wiem nawet skąd, w każdym razie takich, które już nawet moje dziecko nie chce używać. A dlaczego? Dlatego, że przy efekcie rdzy jest bardzo dużo tarcia, tak aby fajnie po prostu ten kolor rozprowadzić. Dlatego też chciałabym Wam poradzić, jak najlepiej taki kolor nakładać. Zobaczcie, tutaj mamy pędzelek miękki, zobaczcie, mięciutki, nawet nie wiem z czego to jest. Bierzemy sobie farbkę, oczywiście farbki nie może być za dużo, w związku z tym trochę ją rozcieramy i takim pędzelkiem nakładamy sobie tą farbkę. I zobaczcie, jeśli jest pędzelek miękki, to on po prostu dojdzie w każdą szczelinkę tutaj, którą chcielibyśmy, a nawet właściwie którą nie chcielibyśmy pomalować. Ponieważ pamiętajcie, żeby to wyglądało w miarę naturalnie, musi być zachowany pewnego rodzaju cień pod naszą kompozycją. Dlatego też, jak mamy pędzelek twardy, szczecinowy, to zobaczcie, to on tylko mizia nam tutaj tą wierzchnią część konstrukcji, zostawiając cień, który jest pod spodem. Mam nadzieję, że to widać, bo tutaj na podglądzie wszystko jak gdyby wciąż jest całe brązowe. Natomiast zobaczcie, tu jest pędzel szczecinowy, pokrywa tylko to, co jest na wierzchu, uwydatniając szczegóły. Natomiast tutaj taka sraka, powiedziałabym nawet, to jest pędzel miękki, który pomalował nam wszystko, tak? Czyli zarówno części górne, jak i te cienie pod spodem. Dlatego do efektu rdzy zachęcam Was, abyście używały pędzla szczecinowego, który mizia tylko po powierzchni. I uważajcie również z ilością farbki, tak aby robić to praktycznie suchym pędzlem, po to, aby nie zamalowywać już tej struktury, którą mamy wcześniej nałożoną. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do takiego malowania efektu rdzy i życzę Wam twórczego dnia.